Cześć, a dziś sprawdźmy sobie coś, co jest produktem a la Quick Detailer. Jednak trochę bardziej myślę zaawansowanym. Jest to ceramiczny Quick Detailer właśnie, który poza tym, że jest Quick Detailerem, jak sama nazwa mówi, ma w sobie zawartość cząsteczek CO2. Czyli tak naprawdę jest to połączenie Quick Detailera z powłoką. Bo przecież powłoki ceramiczne to właśnie CO2. Co pisze producent? ADBL Ceramic QD to produkt niezwykle prosty w aplikacji, oparty na polimerach krzemowych z cząsteczkami wielkości nano. Roztwór z dużą zawartością CO2 posiada silną przyczepność do lakieru, tworzy sztucznych oraz szkła, doskonale wypełnia drobne nierówności powłok lakierniczych, podnosząc ich połysk. Nie burzy naturalnych właściwości powłok. Jako samodzielne zabezpieczenie tworzy odporną hydrofobową powierzchnię. Ja już mam chyba z pół butelki, więc nie będę ukrywał, próbowałem. Ale nie zdradzę Wam, jakie są tego efekty. Sami się za chwilę przekonacie, ale czego można się po takim produkcie spodziewać? Ochrona, którą tutaj mamy, powinna być dużo bardziej wydłużona, można powiedzieć, jak w standardowym Quick Detailerze. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mamy ten dodatek CO2, który powinien znacząco przedłużyć działanie właśnie tego Quick Detailera. Więc jeżeli zwykły Quick Detailer powinniśmy używać co mycie lub co drugie, co trzecie mycie, jeżeli kupimy coś lepszego, to tutaj, jeżeli będziemy aplikować co trzecie, czwarte mycie, powinno to nam spokojnie wystarczyć. Każdy inaczej użytkuje auto, więc byście musieli sprawdzić na swoim, jak długo on Wam realnie poleży. Do tego jeszcze producent informuje nas, że powinna wystąpić tutaj fajna hydrofobowość oraz ma on właściwości wyrównujące lakier, więc prawdopodobnie, jeżeli będziecie mieli na swoim lakierze jakieś delikatne ryski, jest on w stanie je zamaskować. Jak będzie w realu? Idziemy do auta, dzielimy drzwi na pół, sprawdzamy. Ok, mamy wszystko naszykowane, czyli mamy wodę, którą będziemy sprawdzać, hydro, mamy sam Quick Detailer ceramiczny, szmatkę, lampkę inspekcyjną, bo chcemy zobaczyć, czy faktycznie jakieś ryski nam tutaj ten Quick Detailer zamaskuje, a więc nie czekamy dłużej, dzielimy całe drzwi na dwie części. I zaraz sprawdzimy, jak ten produkt się aplikuje, to znaczy wy zobaczycie sami. Nie nakładamy tego dużo, ja sobie polecę tak, bo u mnie i tak jest zawsze na bogato. Rozprowadzamy wszystko tutaj pod klamką też, bo jest sporo rysek. Chwilę czekamy, aż produkt sobie odparuje. Wszystko ładnie nam odparowało. Dziś jest trochę wysoka temperatura, bo mamy ponad, myślę, 30 stopni. Tutaj w cieniu może odrobina mniej, ale ponad 30 jest, więc takie produkty w mgnieniu oka odparowują. A zaaplikujmy sobie jeszcze raz. Tym razem nawilżymy sobie mikrofibrę. Sprawdźmy sobie, jak będzie, gdy tego produktu będzie zbyt dużo, czy zostaną jakieś ewentualne mazy i czy będzie problem z ich usunięciem, jeżeli komuś by się rzuciło trochę więcej tego produktu. Tutaj widzę, że na dole wszystko ładnie znikło, ale pierwsze pociągnięcie u góry, czy coś zostało? Nie, wszystko ładnie odparowało. To jest maza? Nie, to nie jest maza. Czyli wszystko ładnie nam odparowało. Skoro produkt mamy już na naszym lakierze, możemy ściągnąć taśmę i powinno mi to wyjść, jeżeli zrobię zdjęcie. Zaraz Wam to pokażę, ale najpierw zobaczę, czy w którejś z kamer to widać. Ha, pięknie widać. Na jednej kamerze pięknie widać, na drugiej
Tutaj z tego kąta może słabo, ale od razu zrobię tutaj z drugiej kamery wam zdjęcie, bo jest bardzo dobrze widoczne przejście między lakierem, gdzie ten produkt był aplikowany, i lakierem, gdzie ten produkt aplikowany nie był. Dobra, fotki są zrobione, więc tutaj jeżeli chodzi o to, czy lakier się zaświeci nam po tym produkcie, czy lakier nam się nie zaświeci po tym produkcie, nie ma sensu w ogóle rozmawiać. Na tym zdjęciach, które wam zrobiłem i pewnie przed chwilą wam wpadły, no po prostu jest to efekt widoczny gołym okiem. Bardzo mało quick detailerów, które miałem w swoich rękach, ma taki efekt, jeżeli chodzi o sam quick detailer. Widocznie ta zawartość SIO jednak coś nam tu daje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o maskowanie rys? Jasne, że maskuje i mam nadzieję, że będzie to również widoczne w kamerze. Ale dla pewności, aby to wam zobrazować, ja sobie wezmę jedną kamerę w rękę, aby wam to pokazać. Zobaczcie, ja specjalnie wiedziałem, że będę miał do testu produkty, więc jeździłem na myjnię automatyczną. Widzicie, tu macie lakier typowy po myjni automatycznej. O, pełno drobnych rysek. Miejsce, gdzie jest produkt, wyoszcz. No te ryski są, ale gołym okiem, bez tej lampy inspekcyjnej, lakier wygląda dosłownie jakby był, no delikatnie powiedzmy, przepolerowany. No zobaczcie. Są te ryski widoczne, bo one tam trochę będą widoczne, ale różnica jest kolosalna. Tutaj też widać, w którym momencie jest to przejście. No tutaj o efekcie nie trzeba dużo mówić. Dobra, czyli skoro efekt przyciemnienia, błysku, oczywiście śliskości, która tu jest ewidentnie, mamy załatwiony, sprawdźmy, jakie występuje hydro. Jak możecie zobaczyć, bardzo ładne kropelki, nawet jest miejsce, do którego była taśma. Jeżeli chodzi o to, jak nalejemy wodą, no te hydro jest, no tutaj ścieka, tutaj już praktycznie wszystko zleciało. Bardzo ładnie to wygląda. A więc tak, quick detailer ceramiczny firmy ADBL. Co tu dużo mówić, trochę u mnie poleżał od czasu, jak został do mnie wysłany. Trochę sobie go potestowałem i muszę wam przyznać, kocur. Jeżeli macie ochotę, chcecie przyciemnić swoje auto, idealnie nadaje się do czarnego lakieru, tak jak widzieliście właśnie przed chwilą na tym filmie. No, myślę, że w podsumowaniu nie muszę już nic mówić. Efekt i całe podsumowanie było widoczne zaraz po oderwaniu taśmy, więc moja gadka jest akurat w tym przypadku zupełnie niepotrzebna. Produkt działa tak, że nawet nie ma problemu kamera z tym, aby ten efekt uchwycić. A więc co? Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!